Ciotka wolna. Rozcięcia krew. Z torebką. Z torebką. Z torbą. Torba jest naprawdę super. Kosi. Właśnie, musisz tłumaczyć. Gorzała rozcięcia krew. Człowiek czuje się jak lew. Ja też się zamieniam, ja muszę zmienić klimat raz na jakiś czas. Poważnie? Ale wrócisz tutaj do nas. Wiesz co, na 2 lata gdzieś jadę do... Może Bułgaria, Słoneczny Brzeg, gdzieś tam ten piasek. Oj, tak i Polska odwiedzę. A to do... gdzie jedziesz? Do Europy. Na podbój Europy. Na rower. Tak. Podbój Europy na rowerze. Tak? O nie, a dopiero na temat siostry, to ja mam muszę odpowiedzieć. Także brak jednej taśmy, nie? Oj tak. Która? Siostra Marysia. To masz na jej temat do powiedzenia. A po lewo czy po prawo, nie? I wiesz co, jej to dobrze nie znam. Nie znam. Nie znam jej, jeszcze się na niej nie poznałam. Poznajesz dopiero powoli. Tak. Idziemy spać, tak. Jak ten człowiek w stresie przed kamerą, no nie musi. Ale co to z tego wyjdzie, jak to się kręci? Trzeba było więcej witaminy, trzeba było się nauczyć po angielsku, to byś wszystko powiedziała. Ale wiesz, ja się któregoś nie nauczę i wszystko powiem, co dzisiaj miałam na myśli. Tym razem, jak przyjedziesz, to tak, będziesz pilot. Ale Janusz jest taki spec, że coś ci powiem, że tam połucina, to pododaje i z tego będzie super. A mogę być trochę wyższa? Staj na czwartym stopniu. A pani by chciała być wyższa, tak? O, to teraz będziemy ze mną rozmawiać. Dobrze. Chcę, żebyśmy rozmawiali na mój temat czy na Marysi? Na Marysi. Na Marysi. Ale u kobiety to nie ma problemu. Bardzo wysokie obcasy i dużo jest wysoko. Popatrzcie, co można powiedzieć na temat Marysi dzisiaj? No, z kamerą na Gosie. Na przykład Gosia dzisiaj użyła Marysi cienia. A Marysia co? To znaczy... Gosia dzisiaj przyszła w Marysi cieniu, tak? No w cieniu Marysi, w cieniu Marysi. Och, nie bądź taka skromna, widziałam ten twój uśmiech. Ale to wszystko. Tak.